Cześć, tutaj Price i dzisiaj zagramy w Outlasta. Jak zawsze nie wiem, który odcinek. I w końcu znaczy dzień, w którym mi się zachciało nagrać. Oraz miałem czas. No i co będę pierdolił? Co będę pierdolił? Nagrajmy odcinek, bo czemużby nie? Ostatnio ten... Gdzie my w ogóle jesteśmy? A, dobra. Co chciałem powiedzieć? Ostatnio jestem taki ultra zmęczony, tak nie wiem dlaczego. Może dlatego, że śpię po 4 godziny dziennie, ale no. Dłużej niestety nie mogę. W ogóle w sumie wy też możecie się pochwalić, jak wy długo śpicie dziennie. Bo to czasami nawet śmieszny temat do rozmów. Bo ja, jeżeli mógłbym, to bym codziennie spał po 15 godzin. Nie wliczając to, że o nie, bo granie w gry, trzeba być tym life'em, o chuja. Ja lubię spać. Pograć w gry, no to można wtedy przez resztę dnia i przy tym wpierdalać jedzenie. I się lenić. I się grubić. Grubić? Jest takie słowo? Tyć, kurwa. O, jest nasz Uchi. Ujebany na łeb. Dobra. Mam to w dupie. Dobra. Patrzcie jak spierdalił. Kutas. Dobra, bo ciemno, nic nie widać. Chyba będę musiał tutaj skupić, bo nie ma za bardzo ten świateł. Potrzebuję baterii. Co jeszcze tam miałem do powiedzenia? Że ten. Mam lapka na 5 lat. Tak jakby zapożyczony od państwa, coś takiego. Znaczy to zobaczymy, bo mogą zawsze tak zrobić, że. Po co nam to już? Możemy ci zostawić, albo po prostu to są takie skurwysyny na hajs. W sumie nie powinienem tego mówić na odcinku. Że ten zastanawiałem się, co ja chyba powiedziałem, że po prostu go sobie wezmą. Zobaczymy. Fajnie by było, jakby już zostawili, bo po co im? Już nie wiem, no i to, ja mam w moim kompie, na którym teraz nagrywam, i5 czy 470. W tym laptopie jest i3, no i3, ale 10. generacji. Więc wiecie. Wow. Zresztą chyba to jest DDR4 8 GB? Chyba? A w moim jest DDR3 8 GB też, ale DDR3. Ale tam nie ma dedytki, ale wiecie, no. A właśnie, bo podpalił to. Ale jak się przedostać przez kuchnię, kurwa, gościu. Dobra. Co je miałem? Jezus, muzyko, cichaj. Chciałem powiedzieć, no, bo niby słaby laptop jak na dzisiejszy czas, nie ma żadnej karty graficznej takiej mocniejszej. Ale powiem wam takie coś. Dla mnie nawet i taki laptop by był bardzo fajny, bardzo fajną opcją do różnych grafik, różnie ten, no. Jeżeli macie takiego laptopa z 10 generacji, który już ma, jest, no, wydajnościowo lepszy od komputera, ale nie w grach, ale na przykład takim Photoshopie lub coś takiego, w którym nie potrzeba karty graficznej, z tego co wiem. Chyba w Photoshopie nie potrzeba karty graficznej do otworzenia jakichś tam różnych grafik. Trochę to się nie miesza, ale to dalej Integra wszystko pociągnie. Więc, you know. Zresztą
taki laptop do niegrania, a używania go w celach bardziej takich biurowych jest bardzo fajną opcją. Tak serio, nie wiem. Ja bym wam też polecił taki laptop, bo tutaj możecie sobie grać. Na tym laptopie możecie robić cokolwiek wam się podoba, no nie wiem, do pracy albo coś takiego. Wiecie, o co mi chodzi. Prawdopodobnie pierdolę i tu zaraz nagle jest gruby motherfucker. Dobra. Nauczyłem się, żeby trzeba być trochę cicho. Kurwa, trochę. Ale dobra, CMM. Jeszcze powiedzmy sobie. Spierdalaj, gruba kurwa. Dobra. No to tyle mam do powiedzenia. A, zapomniałem powiedzieć wam, że ten laptop jest od Dela. Co tam? Haha, nie widzisz mnie, bo jestem w szafce. Spierdalaj. Już myślałem, że rozjebię tą szafkę. Ale się zesrał. Znaczy takie podskoczyło mi ciśnienie, jak ta muzyka była. Ty, 6 minut minęło, a myślałem, że już gadam na 15. Dobra. Spróbujemy go wyminąć. Bo on dalej mnie jest triggered na mnie. Fuck my life, man. Ogarnij dupę. Co on mi robi? Czemu mi dyszał tak na kargu? Jaki ty kurwa jesteś. Jezus Maria. On sięgał ręką po mnie. Myślę, że jednak się przy tej grze nie będę straszył, a ja jestem naprawdę bojaźliwy. Co? Dobra. Ej, spoko tam. Jestem na tyle tolerancyjny, żebyś mnie nie dotykał, ale, bo jak dotkniesz mnie, to ci wypierdolę, ale. Spierdalaj. Jestem hetero, kurwo. Na tyle tolerancyjny, żebym spalił wszystkich jak Żydów podczas II wojny światowej. Hehe, jedno żarty. Żydzi są potrzebni dla pieniędzy. Pierdolę, co ja piję? Co ja gadam? Kurwo głupia. Pierdolę. Przyjdzie tu, przyjdzie tu. Proszę cię, kurwo, nie. Jestem na tyle spięty, że zaraz bym wszedł na to biurko, nie wiem, jakbym trzymał ręce pod biurkiem, to ja bym zaraz podniósł to biurko. Gdzie ty kurwa jesteś? Skurwysyn matki natury. Rozluźniłem się w końcu. On przyjdzie tu zaraz, no.
Przeskoczy tutaj. O, tutaj wejdzie. Nie rób tego, proszę cię, ja chcę żyć. Cicho bądź, Homeru. Spierdalaj. On nie wyszedł stąd. On nie wyszedł stąd. Czy on jest naprawdę taki cichy? Jakim cudem ty możesz być cichy, tak jak jesteś kurwa grubą kupą sadła? Ja jestem już kurwa głośny. Jak on rozjebał te drzwi? A ja nie jestem aż tak gruby jak ten. Dalej. Kurwa, Żydzi są już nawet lepsi od ciebie. Kurwa, którędy ja mam tą jebaną... Pierny pierdolnik wziąć, żeby działał. On poszedł tam? Czy on jest tutaj zaraz? Poszedł tam chyba. Czemu tak głośno? Kurwa, jebane dał mnie. Gdzie to jest, no? Kurwa. Pizgaj to, no. Spierdalaj. Nie, umrę tu, no. Nie, on wyciągnie mnie z szafki, mnie rozpierdolnie o ścianę. O, nie wiem, czy mnie słyszycie, ale... O, panie, to ty na mnie spojrzałeś, twoje usta dziś wybrzmiały na imię, ja pierdolę. Jestem jebany parciarzem, mówię, nie. Skurwysynie Bobrze. Ja pierdolę. Teraz gdzie ta gruba kurwa jest? Namys. Dobra. Spierdalaj! Nie, ja tam do niego nie idę już. Jak myślicie, że chciałem się z nim pożegnać? Nigdy, on mnie tak straszy. On jest takim skurwysynem. Chorym pojebem. No jak tu wyjść, no? Ła, mnie aż bo żołądek pozabolał. To tego gówna, co wpierdalam. Kurwa, ile minut odcinka? Ja się wystraszyłem już 15 razy. O, 15 minut. Idealnie co do minuty. O, kurwa. Nie, ja już mi się chce kończyć ten odcinek, bo ja jestem wkurwiony przez to zdenerwowanie. Znaczy przez to, że się boję.
Jezus, ja myślałem, że to jest jakieś, nie wiem, miska na pety albo coś, a to są jakieś... Co to kurwa jest w ogóle? To są palce, ja pierdolę. W ogóle tędy ja mam iść? Tak, tak, tędy, tędy. Półka... miejsce... Czekajcie. Nie umiem powiedzieć. Ciemna uliczka w chyba małe miejsce. O, na pewno tam jest przejście. No, no, tak. Pod pukami, no. Ej, to jest to miejsce. Ja to znalazłem. Po baterie. Dwie baterie znalazłem. W ogóle nie wiedziałem, że ta winda spadła. Co to za dźwięki były? Czemu tam jakieś światło jest? Nie wiem. Dobra. Musimy znaleźć jakiś klucz. Okej. Okay. A, wróciłem się. Trendy ja mam mieć. Dajcie mi środkę na rozwalę kłódkę. Co to było za dźwięk? Kurczę mnie na filmach. Że wystawiam moje gigantyczne kurwa zęby. Te. Nie wiem dlaczego. Mnie takie skurwysyństwa urosły, ale przy śmianiu się, przy wszystkim kurwa. One mi zawsze będą wystawać. Znaczy, zawsze próbuję je jakkolwiek chować tą wargą górną, ale jakbym miał większą wargę dolną od górnej, czy chuj wie, nie wiem, pierdolę, nie jestem jakimś medykiem, czy z TF-a, czy coś, ale, o klucz. Ale wiem, że jestem zjebany w ten sposób i mnie wkurwia to, bo czasami wyglądam jak taki jebany debil. Kurwa. Co to za muzyka, jakby gruby biegał tu? Kurwa. Garnij się, muzyko. O, kończy mi się bateria. Ty, bo światło jest. O, już nie ma. Świetnie. Bardzo kurwa świetnie. Podrapię się po jajach, bo czemu nie? Myślę, że ten. Że jesteście normalni, a nie że. O, podrapał się po jajach, czy co się. Siopir! Odebrało mi mowę na chwilę.
Ja pierdolę. Jaki on był kurwa straszny, ale to było takie przerażenie z zaciekawieniem. W moim stylu. Dobra, wracając do tematu. Albo nie, bo chcę. Nie umiem tego wytłumaczyć. Jakkolwiek chciałbym, nie umiem ani wytłumaczyć tego, ani ten. Coś zapowiedzieć do tego, bo nie mam słów. To jest nadnaturalna rzecz. Dlatego nie mam do tego słów. Dobra, wracając do tematu drapania się po jajach. Myślę, że jesteście na tyle normalni, że sami też robicie to. No może nie w publice czy coś takiego, ale no w domu. Pewnie przy kolegach czy coś, kurwa, no. Robi się pewne rzeczy tego typu. Czyli drapanie się po jajach, no po dupie, no kurwa, to jest normalne. Rozumiecie? Jestem zjebany. Z gry, w której powinienem się straszyć, wyciągnąłem temat drapania się po jajach. Świetnie. Mogę baterię? Dzięki. Też czasami widzę takie kosmity przed oczami, moje lepsze życie, jakbym nie był gruby, jakbym nie nagrywał na YouTubie, nie był zjebany, wszystko. Ale no czasem tak co się urodziliśmy. Zepchnąć się, poprawić ci humor. Hehe. Ja no, wyjdziesz z tego. Tak. Albo iść do przodu. Zostań mordercą. O, morderca to najlepszy fakt w życiu, akurat dla nas, przegrywów światowych. Tak powiem ci. Tak. Nie? A, chciałbyś być policjantem, tak? Czy coś, strzeżem prawa? Nie? To czym chciałbyś być? A, chciałbyś być terapeutą od drapania, tak? Nie. To nie wiem. Zastanów się nad życiem gościa czy coś, bo ja tam nie wiem. O, ty też nie wiesz. No dobra. To tam trzymaj się, gościu. Fajnie się zgadza z gościem, który nawet nie odpowiada ci na żadne twoje pytanie, bo tak gra jest zaprogramowana, że mikrofon nie wychwytuje dźwięków z obcego języka i ja pierdolę, co to kurwa było. I pierdolę, wiem, bo nie mam tematu. Chcę jakkolwiek uśmieszyć ten odcinek moim byciem nieśmiesznym. Nie wiem. Nie wiem, może się zabiję. Wtedy to byście śmiali, a ja bym się wkurwił. O, to jest, już wykombinowałem kolejny temat, jak to powiedzieć, postękać nad YouTube'em. O, zacięło mi grę. Bo teraz, dzięki, teraz na YouTube'ie nic się kurwa nie przyjmuje. Dosłownie nic. Nagrywacie gry, na przykład jak ja nagrywam gry. Nawet YouTuberzy większego kalibru, którzy mają po 200 tysięcy wyświetleń, subów, oni tam mają po 20 tysięcy wyświetleń na odcinek. To jest chore. A Frizy czy jakieś tam inne dzieciojebne kurwa YouTuberzy nagrywający odcinki z jakiegoś tam, nie wiem. Nie wiem nawet co tam się dzieje, bo tego nigdy nie wchodziłem na kartę na czasie, czy coś takiego, ale wiem, że coś takiego, takie gówno jest. Nie wiem, coś tam było. Nie pamiętam, ale były jakieś kurwa i jakieś zjebane rzeczy dla dzieci, kurwa, 5 lat nawet. I kurwa, wiem, że mam ból dupy, bo sam bym chciał mieć takie wyświetlenia, ale właśnie o to chodzi, że ludzie robią nic, a mają wszystko, kurwa, nawet nie myślą, kurwa, mózgiem. I to mnie wkurwia.
Właśnie typu Freeze, albo nie wiem. Kto tam jeszcze był? Krużli jeszcze jest? Nie wiem, no. Jakieś zjebane rzeczy tego typu. Wkurwia mnie. Tak samo mnie wkurwia, że jest gruby tutaj. Spierdalaj. Nie, nie chcę do ciebie. Are we there yet? Not yet. Dobra, co tam było? Coś tam. Niedźwiedź coś tam śpi. Nie pamiętam już, kurde. Tyle ja rzeczy pozapominałem w swoim życiu. Tyle miałem okazji na wszystko. Tyle ten. Zmarnowałem je. Jak to kurwa. Jak to zawsze wychodzi. Jak ja mam zejść, żeby się nie zjebać? Fuck my life, man. Świetnie zrobiliście to. No kurwa, świetnie. Nawet nie da się normalnie zejść, chyba. Albo się nie znam. Nie wiem. I don't give a fuck. Kurwa, gdzie ja mam? Gdzie ja mam, kurwa, iść? Bo wiem, że mam iść do jakiegoś ojca chrzestnego, czy chuj wie czego. Kurwa! Nie! Ja pierdolę. Czemu podwójna muzyka jest? Ja pierdolę. Jakbym ja miał teraz ciśnieniomierz, nie wiem, cokolwiek. Ach, Jezus, mało. To by mi wykazało, nie wiem, ze 400 uderzeń na minutę. Ach. Wow. Fontanna krwi. Plum, 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 plum. Kurwa. Kurwa. Dlaczego? Ile minut już odcinek byka? O Jezus, 3,5 godziny. Ach, dobra, jak będzie safe, skończymy odcinek, bo ja już nie wyrabiam. Zresztą i tak wystarczająco długi jest odcinek. I myślę, że wam się spodobał. Dobra, tędy, okej, okej. Nie zauważyłem, jestem ślepy. Pierdolę. Dlaczego ja to zrobiłem? Fuck, dobra. Dobra, nie, ja już umieram psychicznie. Nie została muzyka jeszcze. Dobra. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, daleko się zasubskrybujcie, skomentujcie dla tej chorej kurwa gry. Ja pierdolę. O! Dobra. Do zobaczenia. Elo.